No tutaj jestem na granicy, ja już przyszedłem granicę. Tutaj mamy granicę właśnie Kordaj, to ona jest bliska granica z Biszkekiem. Dojechałem marszrutką właśnie do granicy i tutaj za 1500 tengis, to jest waluta kazachska, czyli za 1 dolara jest 375, albo w samochodzie, tak z taksi wieloosobowa, albo ta marszrutka, to jest taka sama cena. Dojeżdża się te 200 km do Almaty. No tutaj jestem w mieście, kilometr od granicy, 2 km są kantory obok siebie. Tu jest kurs wymiany, zobaczcie, za 1 dolara 374, można też somy wymienić. 5,34 od razu wam powiem, bo ja już jestem po wymianie. Można też wymienić pieniądze tam na granicy, troszeczkę gorszy kurs, ja to poprosiłem kierowcę, żeby się zatrzymał. Od razu po wymianie powiem tylko, co się stało, chciała mnie pani oszukać na 10 tysięcy tengis, więc dobrze liczcie, jak wymieniacie pieniądze. Zobaczcie, niesamowita rzecz, pokazuję wam ceny paliwa. Tengim na złotówki można liczyć tak, że o dwa miejsca przesuwamy miejsce w lewo i mamy cenę w złotówkach. I zobacz, 95 złoty 80, ropa złoty 90, a gaz po 80 groszy. Nieźle, co? No jak widzicie, jestem w Kazachstanie, w Almaty. Za mną jest siedziba prezydenta Nazarbajewa, chociaż wiemy, stolicą Kazachstanu jest Astana od tam chyba 97 czy 98 roku. Ja zwiedzanie Almaty rozpocznę od Muzeum Narodowego, które tak się pięknie prezentuje. Proszę, zobaczcie. O, i właśnie jestem w środku muzeum. Wejście kosztuje 300 tęgę. Muzeum Narodowe. Muzeum Narodowe, które narodowo-historyczne, bo tutaj poznaje się, są poszczególne sale, sala etnograficzna i tak dalej. Natomiast to, co najciekawsze, to znajduje się właśnie tutaj, dlatego że mamy tutaj kopię zbroi złotego wojownika, tak zwaną. Oryginał znajduje się w Banku Narodowym w Almaty, natomiast to jest wierna rekonstrukcja. Składa się z 4000 złotych elementów. Jakieś 20 km za Almaty znajduje się Chimbulak. To jest resort górski, można powiedzieć. I tutaj wjechać można kolejką. No teraz są narciarze, bo tu się zjeżdża na nartach. A może wjadę, zobaczę. Natomiast tutaj po lewej stronie jest ten słynny tor, o którym pewnie wielu z was słyszało. Tor Medeo, tam pod niego nie będę podchodził. Z kolejki można jego zobaczyć. Tor Medeo, który został wybudowany w latach 70. XX wieku, na którym to bito rekordy świata. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy na wysokości 1691 metrów. Tutaj inaczej, właśnie ten tor jest tak zwany, lód jest tak zwany szybki. Natomiast jeszcze są tak zwane tutaj wiatry opadające, które pchną swego rodzaju właśnie panczynistów, którzy pokonywali tutaj rekordy świata. Tor Medeo był nieczynny od 86 czy 88 roku,
No i później został odrestaurowany, odnowiony. Bo Almaty starało się o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2022, ale jak wiemy, wygrał Pekin. No proszę, kolejeczka tak wygląda. Podejdźmy do kas, zobaczmy, ile tutaj co kosztuje. Więc o, round trip gwiazdami z powrotem 35 zł, 3,5 tysiąca, 35 zł. A jakby na przykład pojeździć, day pass, zobaczcie, 95 zł, sobota, niedziela to jest, i 65 zł od poniedziałku do piątku. Myślę, że to nie jest drogie. Tutaj wam pokażę mapę, zobaczcie, to są wyciągi, to jest 20 tras, 23 kilometry. A tutaj są informacje też, że można tutaj wypożyczyć, o, są lekcje ceny z instruktorem, sprzęt można pożyczyć za 35 zł za cały dzień. Proszę bardzo. A i nawet można ubiór, 20 zł kombinezon kosztuje. No chyba nie jest tak strasznie. No dobrze, już tutaj kolejkę zamykają, ja wjadę na 2200 na Szymbulak, ale można wjechać maksymalnie na 3200 z dwoma przesiadkami. No ja wjadę na Szymbulak i zobaczę, jak to wygląda. I proszę, tutaj widać szczyty 3200, 3300 i tam można właśnie wjechać na koniec po dwóch przesiadkach. To co, dojechałem na drugą, hop, jaki śnieg, na drugą przesiadkę. Już niestety kolejka jest nieczynna, bo ona jest o 5 zamykana, jest po 5. Jestem na wysokości 2260 metrów. Następna jest na 2804, a ostatnia jest na 3200. Tamta ostatnia jest co godzinie 16.30 zamykana, więc do tych godzin trzeba się po prostu wyrobić. Proszę, i potwierdzenie godzin. Od 9.30 kolejka, 10, 10.30 poszczególne tutaj, jak jest to zamykane. Nie jest, nie. Nic. Fajnie jest, słuchajcie, nawet to, że się nie udało wjechać maksymalnie tam na górę, a ponoć są cudowne widoki. Nie wiem, nie sprawdzę tego tym razem. Och, potwierdzenie 4 marca. Plus 5 stopni jest, a nie czuć tego. O, i trasy, które tutaj mamy, możecie zobaczyć, narciarskie. No, nawet fajnie na narty tutaj przyjechać. Czemu nie? Kawiarenki, restauracje, tak jak to w takich miejscach. Dobra, wracam do Almaty. Może jeszcze zobaczę wieczorne Almaty. Tutaj mamy hotel Nowotel. Tam wysoki budynek to hotel Kazachstan. To jest Pałac Republiki. A ja przyjechałem, a napisu nie widać. Koktybe. Tutaj wjadę, żeby zobaczyć też gondolą, żeby zobaczyć wieczorny Almaty. Zobaczcie godziny otwarcia. No i wchodzimy. O, tutaj właśnie zobaczmy, ile kosztuje. 2000, czyli 20 zł tam i z powrotem. A jakbyście pojechali na Umarowa 41, 9 przeszli stąd, to tam można marszutką wjechać za 500 tam i z powrotem. Albo tak kolejką za właśnie 20 zł tam i z powrotem. Zobaczcie, można pojeździć. Jest. I wieża radiowo-telewizyjna tam jest. Miasto Almaty, zwane ojcem jabłek, jest prześlicznie położone. Teraz to widać, bo piękne te góry, tam gdzie miałem okazję być. I zobaczcie, kocham Koh Tibe. Napis jest prześlicznie. O, i tam na lewo widać skocznie narciarskie. Żaden z Pucharów Świata jeszcze tutaj się nie odbył. Chyba Puchar Interkontynentalny miał tutaj miejsce. Tam jest pomnik też jabłka. No i też fajna rzecz, jak zobaczycie, są suweniry. Pamiątki. Proszę bardzo. O, a tam pomnik Beatlesów, po schodkach się idzie. T
Proszę bardzo, pomnik Beatlesów. O. Jak się zapytałem, czemu tutaj stoi pomnik, to akurat mi nie powiedziano. Tu może coś jest napisane. A, nie chce mi się czytać, dobra. Ta muzyczka leci. O, dzień fajnie minął. A jeżeli chcecie udać się w Ałmaty na kolację, to na przykład polecam wam tą restaurację Alasza. Tak się pisze. Adres tutaj jest widoczny. A jak nie, to znajdziecie na internecie. Ospanowa 20 ulica. Bardzo fajne miejsce, można spróbować kuchni uzbeckiej, ale też i kazachskiej. A przede wszystkim o godzinie 20:30 codziennie jest wieczór folklorystyczny. Żegnam was, do zobaczenia. Puszczę jeszcze na koniec parę chwil z innych tańców. Сядая за основу, снова стою.